Kiedy Senat zajmie się tarczą antykryzysową 2.0? Najbliższe posiedzenie Senatu mamy zwołane na 15 i 16 kwietnia i w tych dniach będziemy się zajmować tarczą kryzysową 2.0. Czy nie można było tego posiedzenia zorganizować wcześniej? Wie pan, sprawa jest bardzo skomplikowana. Testujemy również, tak jak Senat, prowadzenie obrad zdalne. To wymaga trochę czasu. Kwestia jest druga taka, że jest także to kwestia taka, że jesteśmy w okresie świątecznym. To wszystko sprawia, że wydaje mi się, iż zajmujemy się, będziemy się zajmować tą tarczą w pierwszym możliwym do zrobienia tego terminie. Cieszy fakt, że liderzy partii opozycyjnych, mam na myśli pana Borysa Budkę i Kosiniaka-Kamysza, chwalą program tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej przygotowany przez rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego. Obwieścili to, nie wiedząc, że są słyszani. To, co zapowiedział Morawiecki, to rozumiem, że będziemy o tym, że kolejne posiedzenie, kolejna tarcza. Znaczy jest dobre, tylko to dawno powinno być zrobione. I dobrze byłoby, żeby pan marszałek Grodzki wziął to pod uwagę, że lider jego partii, Borys Budka, chwali ten program, a więc trzeba jak najszybciej zwołać posiedzenie Senatu. Ze zdziwieniem obserwuję, że termin ten jest tak daleki. Dlaczego Senat dopiero zajmie się tarczą antykryzysową 2.0 w środę, a nie zrobił tego na przykład wczoraj czy dzisiaj? Panie dyrektorze, proszę w sprawie Senatu, proszę pytać Senat, pana marszałka. Naprawdę ja przyjechałem o 3:30 w nocy do domu, myśmy po pierwszej skończyli ostatnie głosowania, więc naprawdę jak popatrzę na te ostatnie głosowania, pierwsze się skończyły, pierwsza tarcza o 6:30 rano, teraz się po godzinie pierwszej i widzę determinację też parlamentarzystów, posłów do zgłoszenia poprawek do samego końca, więc tutaj chęć pomocy i pracy, proszę wierzyć, jest ogromna. W Sejmie, w Senacie jednak dość długo to Ale to nie mam, nie jestem w Senacie. Poprzednie, ostatnie posiedzenie Senatu odbyło się w trybie tradycyjnym, natomiast teraz po raz pierwszy będzie w trybie online i w tej chwili jest testowany jest ten system. I tak prezentuje to pan marszałek Grodzki i prezydium Senatu. To oczywiście w mojej ocenie to posiedzenie powinno być jak najszybciej. Mało tego, dostaję maile i sygnały od obywateli, którzy się domagają, żeby Senat szybciej szczególnie nad tą tarczą finansową pracował. Tarcza została przyjęta w nocy z środy na czwartek. Dlaczego Senat zajmie się nią dopiero w przyszłą środę? Tego nie wiem. Jest taki plan, żeby rzeczywiście Senat zaraz po świętach się spotkał. Natomiast pewnie wynika to z jakichś prac komisji senackich i z całego kalendarza, który jest przez marszałka Senatu przygotowany. Senatowie, kto ma tam większość? Opozycja. Platforma z PSL-em i SLD, więc w takim dobrze pojętym własnym interesie marszałek Grodzki powinien na ola Boga, jak najszybciej, przeprowadzić ten projekt rządowy przez Senat, żeby nikt mu nie zarzucił, że jest tym hamulcowym, bo to miałoby dla niego osobiście i dla Platformy fatalne skutki polityczne. Portal TVP Info. Wierz więcej.